Przyczyną większości chorób, z jakimi spotykamy się na co dzień, jest przewlekły stan zapalny. Mało tego, choroby, którym towarzyszy stan zapalny, są główną przyczyną zgonów na całym świecie i stanowią największe zagrożenie dla zdrowia ludzi. Aby skutecznie stawić czoła temu problemowi, bardzo ważne jest, aby stosować dietę o jak najwyższym potencjale przeciwzapalnym. I dziś wyjaśnię, jak taka dieta powinna wyglądać, czyli z jakich produktów się składa i w czym dokładnie nam pomoże. Na wstępie od razu zdradzę Państwu, który produkt spośród wszystkich innych nam znanych odznacza się najsilniejszym działaniem przeciwzapalnym. Jednocześnie jestem ciekaw, komu z Państwa udało się to odgadnąć. Otóż, zgodnie z literaturą fachową, produktem odznaczającym się najwyższym potencjałem przeciwzapalnym jest kurkuma. Pod tym względem żaden inny pojedynczy produkt czy składnik pokarmowy jej nie dorównuje. Dlatego też włączenie kurkumy na stałe do jadłospisu, czy to w formie świeżej, suszonej, czy ewentualnie w postaci jakiegoś preparatu, jest bardzo ważnym krokiem, aby nasza dieta nabrała właściwości przeciwzapalnych. Zanim przejdę do omówienia innych składników i produktów o właściwościach przeciwzapalnych, a także wymienienia produktów, które wzniecają stan zapalny w naszym organizmie, a więc których dobrze jest unikać, to najpierw powiem kilka słów, dlaczego tak ważne jest zadbanie o to, aby stosować dietę przeciwzapalną. Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że toczący się w naszym ciele przewlekły, ogólnoustrojowy stan zapalny tworzy środowisko dla rozwoju większości chorób. Mam tu na myśli zarówno te choroby, które bezpośrednio kojarzą nam się ze stanem zapalnym, czyli np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zapalne jelit czy atopowe zapalenie skóry, ale również szereg chorób, które mało kto wiązałby z zapaleniem, a należy zaliczyć tu m.in. choroby nowotworowe, choroby tarczycy, w tym chorobę Hashimoto, chorobę niedokrwienną serca, udar mózgu, chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona. Cukrzycę, przewlekłą chorobę nerek, a także stłuszczenie wątroby. Nawiązując do tego, co powiedziałem na wstępie, z powodu chorób o podłożu zapalnym każdego roku umiera ponad 30 milionów ludzi na całym świecie. Drugą istotną kwestią jest to, że tak naprawdę wielu z nas jest zagrożonych pojawieniem się przewlekłego stanu zapalnego. A to dlatego, że istnieje wiele czynników, które powodują zapalenie. Jeśli mamy na co dzień styczność z zanieczyszczonym powietrzem, promieniowaniem UV, dymem papierosowym, sytuacjami stresowymi, substancjami szkodliwymi obecnymi w żywności, jak również jeśli nasz sen odznacza się niską jakością, jesteśmy nieaktywni fizycznie, mamy nadwagę lub otyłość, to z dużym prawdopodobieństwem rozwija się u nas stan zapalny, który wymaga ugaszenia właśnie poprzez zastosowanie diety przeciwzapalnej. Trzecim argumentem przemawiającym zastosowaniem diety przeciwzapalnej jest to, że nie tylko pomoże ona uchronić nas przed różnymi chorobami, to w przypadku, gdy już zmagamy się z jakimś schorzeniem, to pomoże złagodzić jego przebieg. Czyli działa ona nie tylko profilaktycznie, ale również leczniczo. Mało tego, można powiedzieć, że dieta przeciwzapalna spowalnia starzenie się naszego ciała, a mówiąc bardziej precyzyjnie, pozwala nam zdrowo się zestarzeć. Przy okazji należy też wiedzieć, że rozwijający się przewlekły stan zapalny nie daje żadnych konkretnych objawów, czyli nie będzie przesadą, gdy nazwę go cichym zapójcom, zaś stosowanie diety przeciwzapalnej włącza w naszym ciele pewną czujność i nie pozwala mu rozprzestrzenić się w naszym ciele. Przy czym oczywiście możemy wymienić kilka objawów, które zwykle towarzyszą przewlekłemu stanowi zapalnemu. Mam tu na myśli przewlekłe zmęczenie, bóle stawów, bóle mięśniowe, zaburzenia nastroju, częste łapanie infekcji, a także dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Skoro już wiedzą Państwo, jak destrukcyjny jest przewlekły stan zapalny toczący się w naszym organizmie i jednocześnie jak zbawienna może być dla nas dieta przeciwzapalna, to przejdę teraz do krótkiego omówienia, które produkty i składniki są wyjątkowo skuteczne w łagodzeniu stanu zapalnego. Jak się okazuje, co może być dla niektórych osób dość zaskakujące to to, że tuż po kurkumie drugim składnikiem o najsilniejszych właściwościach przeciwzapalnych jest błonnik pokarmowy. Prace naukowe z ostatnich lat dowodzą, że dieta bogata w błonnik, szczególnie ten pochodzący z produktów zbożowych takich jak otręby, płatki owsiane, płatki jęczmienne, ryż brązowy czy chleb żytni pełnoziarnisty, skutecznie obniża poziom substancji prozapalnych w naszym ciele, dzięki czemu na przykład chroni nas przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Które, jak już wspomniałem, również rozwijają się na podłożu, jakim jest przewlekły stan zapalny. Poza tym badacze udowodnili, że błonnik pokarmowy zapobiega rozwojowi chorób zapalnych jelit, takich jak na przykład choroba leśniowskiego krona, a jeśli dojdzie już do pojawienia się tej choroby, to sprzyja wejściu w stan remisji, czyli ustąpienia jej objawów. Oczywiście korzyści zdrowotnych związanych z działaniem przeciwzapalnym błonnika jest o wiele więcej, ale to, co należy zapamiętać, to po prostu to, aby składnik ten był obecny w naszym jadłospisie, właśnie m.in. w formie pełnoziarnistych produktów zbożowych. Kolejne na liście są polifenole, czyli silne przeciwutleniacze, które przez niektórych naukowców są nazywane witaminą P, co tylko podkreśla ich znaczenie dla zdrowia człowieka. W tej grupie znajduje się kilkadziesiąt różnych związków, w tym m.in. antocyjany, kwercetyna, resweratrol, katechiny, hesperydyna czy kwasy fenolowe. Tych nazw oczywiście nie trzeba zapamiętywać, ale to, co jest warte zapamiętania to to, w jakich produktach spożywczych je znajdziemy, a więc które produkty dzięki obecności polifenoli odznaczają się skutecznym działaniem przeciwzapalnym. A mianowicie są to przede wszystkim herbata liściasta, kakao, gorzka czekolada, kawa, borówki, czarne jagody, maliny, aronia, wiśnie, granat, żurawina, cytrusy, czerwona kapusta, brokuły, jarmuż i szparagi. Czwartą lokatę w rankingu najsilniejszych składników i produktów przeciwzapalnych zajmuje beta-karoten. Jest to składnik z grupy karotenoidów, który podobnie jak przed chwilą wspomniane polifenole może poszczycić się aktywnością przeciwutleniającą, czyli zdolnością do neutralizowania wolnych rodników, które podobnie jak stan zapalny również są podłożem dla rozwoju wielu chorób. Dla przykładu w jednym z badań z 2021 roku jego autorzy zauważyli, że osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów, których ciało było lepiej wysycone beta-karotenem, cechowały się mniejszym stanem zapalnym niż osoby, u których poziom beta karotenu w organizmie był bardzo niski. Aby zwiększyć stężenie beta karotenu w naszym ciele, dobrze jest włączyć na stałe do diety produkty takie jak marchew, sok marchwiowy, dynia, papryka czerwona, słodkie ziemniaki, miarmusz, brokuły, morele i mango. Według publikacji naukowej, na którą się dzisiaj powołuję, na piątym miejscu znajdują się produkty z magnezem. Dwie obszerne analizy badań naukowych z 2014 i 2022 roku jednoznacznie potwierdziły, że dostarczanie wysokich ilości magnezu wraz z dietą, jak również w formie preparatów, jest skuteczne w obniżaniu stężenia białka cerektywnego, w skrócie CRP, czyli cząsteczki, której podwyższony poziom wskazuje na przewlekły stan zapalny. W jednej ze wspomnianych prac jej autorzy w podsumowaniu napisali zresztą wprost, że to m.in. właśnie poprzez hamowanie stanu zapalnego magnez zapobiega chorobom przewlekłym. Mówiąc prostszym językiem, magnez po prostu dusi choroby w zarodku. Aby z kolei nie zabrakło nam magnezu, warto urozmaicić swój jadłospis w kilka konkretnych produktów. Szczególnie sprawdzą się tu wody mineralne bogate w ten pierwiastek. Należą do nich m.in. kryniczanka wapniowo-magnezowa, musznianka i magnezja. Wyjątkowo wysokie ilości magnezu zawierają też wody lecznicze, jednak przed ich stosowaniem dobrze jest skonsultować się ze specjalistą. W każdym razie mam tu na myśli wody tak jak słotwinka, zuber i donat. Poza wodami mineralnymi dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną, ryż brązowy, chleb żytni razowy na zakwasie, migdały, orzechy brazylijskie, nerkowce, siemielniane, nasiona chia, pestki dyni, nasiona słonecznika, fasolę białą oraz kakao. Tuż za magnezem kolejny jest imbir. W ostatnich latach powstało kilka prac naukowych, które jednoznacznie udowodniły, że spożywanie imbiru pomaga skutecznie złagodzić ogólnoustrojowy stan zapalny. Fachowcy wykazali, że imbir obniża nie tylko poziom CRP, ale również redukuje stężenia innych substancji świadczących o stanie zapalnym, w tym np. czynnika martwicy nowotworu alfa. Jak chodzi o konkretny efekt kliniczny, to np. badacze z Francji dowiedli, że spożywanie imbiru przyczynia się do złagodzenia bólu stawów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Oczywiście na właściwościach przeciwzapalnych imbiru skorzysta wiele innych osób, bo tak jak powiedziałem, stan zapalny towarzyszy różnym chorobom metabolicznym. Siódmą pozycję w rankingu najsilniejszych związków przeciwzapalnych zajmuje witamina D. I jednocześnie warto zauważyć, że spośród wszystkich witamin to właśnie witamina D jest najbardziej skuteczna w łagodzeniu stanu zapalnego. W literaturze fachowej znajdziemy bardzo dużo badań naukowych, które pokazują, że suplementacja witaminą D zmniejsza przewlekły stan zapalny u osób zmagających się z różnymi jednostkami chorobowymi. Aby nie być gołosłownym, zespół uczonych z Australii wykazał, że witamina D obniża poziom markerów stanu zapalnego u pacjentów z niewydolnością serca. W innej zaś pracy możemy przeczytać, że stosowanie witaminy D zmniejsza przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Z kolei badacze z Wielkiej Brytanii dowiedli, że uzupełnienie diety o witamny D pozwala złagodzić zapalenie wśród osób zmagających się z chorobami zapalnymi jelit. Dotarłem też do najnowszych wyników badania z 2023 roku, które pokazują, że przyjmowanie witaminy D w dawce 4000 jednostek międzynarodowych dziennie przez 3 miesiące spowodowało redukcję stanu zapalnego u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów i jednocześnie zaobserwowano u nich złagodzenie przebiegu tej choroby, w tym zmniejszenie bólu stawów. Na podstawie tych wszystkich danych mogę powiedzieć, że dla ugaszenia stanu zapalnego kluczowe jest właśnie przyjmowanie witaminy D. I zachęcam każdego z Państwa z osobna, aby sięgnąć po preparaty z tą witaminą. Dawka oczywiście powinna być dostosowana do stężenia witaminy D we krwi. Jeśli mamy głęboki niedobór, to do momentu jego uzupełnienia sugerowałbym wyższe dawki witaminy D rzędu 6 do 10 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie, zaś w przypadku osób o prawidłowym poziomie witaminy D wystarczy zwykle około 4 tysięcy jednostek. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o szóstej rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl. Dziennik. Na ósmym miejscu mamy kwasy tłuszczowe omega 3, które jak pokazała obszerna praca naukowa z 2022 roku mają zdolność do obniżania poziomu różnego rodzaju substancji prozapalnych, w tym nie tylko białka cera aktywnego, ale również interleukiny 6 i czynnika martwicy nowotworu alfa. Dla przykładu przeprowadzone badania pokazały, że spożywanie wysokich ilości omega-3 redukuje stan zapalny u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i cukrzycą typu 2. Do tego wyniki doświadczeń, które zostały opublikowane w dwóch ostatnich latach, wskazują, że kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają stan zapalny i łagodzą przebieg chorób, którym on właśnie towarzyszy. Mam tu na myśli jednostki chorobowe, takie jak choroby reumatyczne, chorobę z wyrodnieniową stawów czy zapalenie przyzębia. Zgodnie z tymi informacjami, kwasy tłuszczowe omega-3 są cennym elementem diety przeciwzapalnej. Aby je dostarczyć w zadowalających ilościach, optymalnie jest spożywać dwie do trzech porcji ryb tygodniowo przy czym najlepiej, aby były to ryby tak jak śleć atlantycki, makrela atlantycka, sardynki, pstrąg tęczowy i dziki łosoś. W przypadku, gdy ktoś z jakichś względów nie spożywa ryb, to alternatywnym rozwiązaniem jest sięgnięcie po preparaty z omega 3, w tym np. olej z wątroby dorsza. W takiej sytuacji dobrze jest stosować około 2-3 g omega 3 dziennie. Kolejne miejsce w zestawieniu najskuteczniejszych związków przeciwzapalnych zajmuje witamina C. Zdaniem naukowców dostarczanie jej w wysokich ilościach pozwala przygasić stan zapalny, np. u osób z otyłością, a także z nadciśnieniem tętniczym. Wobec tego również i produkty bogate w witaminę C powinny znaleźć się w diecie przeciwzapalnej. A jest to żywność, o której częściowo już dzisiaj wspominałem, w kontekście omawiania innych składników. Szczególnie zasobne w witaminę C są papryka, zielona pietruszka, brokuły, kalafior, brukselka, jarmuż, kapusta kiszona, porzeczki, kiwi, cytrusy, truskawki, a także rzadziej spożywane produkty takie jak dzika róża, rokitnik, papaja i gujawa. Na dziesiątej pozycji plasuje się z kolei witamina E, nazywana witaminą młodości. Również i ona ma zdolność do obniżania poziomu CRP i interleukiny szóstej, czyli substancji prozapalnych. W jednej z publikacji naukowych jej autorzy piszą, że witamina E występuje w większych ilościach w komórkach odpornościowych w porównaniu do innych komórek krwi i że jest ona jednym z najskuteczniejszych składników regulujących pracę układu odpornościowego. I tu warto wspomnieć, że to właśnie m.in. poprzez swoje działanie przeciwzapalne wzmacnia naszą odporność. Najlepszymi źródłami pokarmowymi witaminy E są olej z kiełków pszenicy, nasiona słonecznika, migdały i olej z orzechów laskowych. 11. miejsce przypadło czosnkowi. Przeprowadzone badania pokazały, że na przykład łagodzi on stan zapalny u pacjentów z ramatoidalnym zapaleniem stawów. Co więcej za sprawą swojego działania przeciwzapalnego zmniejsza on dolegliwości towarzyszące wspomnianym osobom. Mam tu na myśli zmniejszenie intensywności bólu stawów, a także zmniejszenie ich tkliwości i obrzęków. Jako ciekawostkę powiem, że w jednej z prac naukowych badacze zasugerowali, że działanie przeciwzapalne czosnku jest na tyle silne, że można traktować go jako wsparcie leczenia farmakologicznego różnych chorób metabolicznych. Osobiście uważam, że czosnek jest bardzo ważnym składnikiem diety przeciwzapalnej i jeśli zależy nam na ugaszeniu stanu zapalnego w ciele, to warto po niego regularnie sięgać. Spodziewam się, że pewnym zaskoczeniem może być dla państwa fakt, że w rankingu najsilniejszych związków przeciwzapalnych znalazła się witamina B6, o której raczej zbyt wiele się nie mówi. Jednakże literatura fachowa jednoznacznie wskazuje, że niski poziom witaminy B6 w organizmie jest związany z rozwojem chorób, których podłożem jest właśnie przewlekły stan zapalny. Mam tu na myśli na przykład reumatoidalne zapalenie stawów czy choroby zapalne jelit. Przy czym muszę dodać, że jeśli już zmagamy się z chorobami o podłożu zapalnym, to szczególne korzyści zdrowotne może przynieść stosowanie witaminy B6 w wysokich dawkach rzędu 100 mg dziennie. Naukowcy zauważyli, że taka ilość witaminy B6 pozwala skutecznie obniżyć poziom substancji prozapalnych u osób ze wspomnianym już reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jeśli zaś chcemy zapewnić naszemu organizmowi zalecaną podaż witaminy B6 wraz z dietą, to warto urozmaicić swój jadłospis o produkty takie jak tłuste ryby, o których już dzisiaj mówiłem, produkty pełnoziarniste, orzechy włoskie i laskowe, a także od czasu do czasu można sięgnąć poduszoną duszoną wątróbkę. Dzisiejszą listę 13 najskuteczniejszych składników przeciwzapalnych zamyka żywność bogata w cynk. W jednej z publikacji naukowych eksperci nawet wskazali, że niedobór cynku w naszym organizmie nasila odpowiedź zapalną i może przyczyniać się do pojawienia się przewlekłego stanu zapalnego, który z kolei może pogarszać przebieg chorób o podłożu zapalnym. Z kolei dostarczanie go w wysokich ilościach pozwala skutecznie złagodzić stan zapalny, co również zostało szeroko potwierdzone w badaniach naukowych. W celu dostarczenia zadowalających ilości cynku wraz z dietą dobrze jest sięgać po produkty takie jak chuda wołowina, mięso z gęsi i indyka, jak a także ostrygi i krewetki. Wśród zaś produktów pochodzenia roślinnego zawierających cynk znajdują się m.in. pestki dyni i słonecznika, nasiona sezamu, nerkowce oraz nasiona roślin strączkowych takie jak ciecierzyca, soczewica i fasola biała. W ramach stosowania diety przeciwzapalnej poza spożywaniem określonych produktów, o których dziś powiedziałem, ważne jest też unikanie żywności, która sprzyja pojawieniu się stanów zapalnych. Bez zagłębiania się w szczegóły mogę powiedzieć, że chodzi tu głównie o produkty bogate w cukier. Poza tym dobrze jest też ograniczyć spożycie przetworzonych, czyli rafinowanych produktów zbożowych. Mowa tu o produktach na bazie jasnej mąki pszennej, a także ryżu białym, kaszy kukurydzianej i kaszy manny. Do tego dobrze jest rzadziej sięgać po wysoko przetworzone mięso, w tym mięso smażone i niskiej jakości wędliny. Jak mili okazję się Państwo przekonać, przewlekły stan zapalny jest jednym z największych wrogów naszego zdrowia, zaś wdrożenie zasad diety przeciwzapalnej pomaga nam się z nim uporać. I zachęcam, aby w trosce o swoje zdrowie włączyli Państwo do codziennego jadłospisu jak najwięcej produktów o potwierdzonych właściwościach przeciwzapalnych, o których dzisiaj wspomniałem, i jednocześnie, aby ograniczyć spożycie tych produktów, które sprzyjają stanom zapalnym. Jako zaś uzupełnienie dzisiejszego programu mogą potraktować Państwo film, w którym opowiadam o mieszankach siłowych, które łagodzą zapalenie. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.